Mazowszu ponad 1400 górników stwierdzono zarażenie koronawirusem. Tylko dzisiaj potwierdzono zakażenie m.in. u 81 pracowników KWK Sośnica. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, bo nie wiadomo co z innymi kopalniami. W KWK Ruda działającej na terenie Rudy Śląskiej stwierdzono 4 przypadki. Dzisiaj miasto czeka na wyniki kolejnych 100 wymazów pobranych od pracowników ruchu Bielszowice. Ja mówię obrazowo, że siedzimy na tykającej bombie. Każda godzina może wywrócić wszystko do góry nogami. Nie łudźmy się, że to, co się wydarzyło w Rybniku, w Katowicach czy w Bytomiu, ominie Rudę Śląską. Kwestią czasu jest to, kiedy tutaj u nas w Rudzie Śląskiej w kopalni pojawi się ognisko koronawirusa. Po cichu liczymy na to, że jednak będzie to mniejsza skala, że te badania prowadzone w tej chwili przez rząd spowodują, że koronawirus tak bardzo się nie rozprzestrzeni, ale musimy zakładać najgorszy scenariusz. Ten coraz częściej zakładają także związkowcy. WZZ Sierpień 80 w oświadczeniu pisze: rząd Mateusza Morawieckiego w życiu ma górnictwo, górników, kopalnie i nasz węgiel. Nie obchodzi go to wcale. Zajmują się wyborami prezydenckimi, kolportażem, drukiem, pierdołami. Zrobią wszystko, by utrzymać się u koryta. Po trupach do celu, tu w sensie dosłownym. Po trupach kopalni górnictwa, a może i górników. Przedstawiciele związku podkreślają, że polityka rządu im się nie podoba, chociaż też jednoznacznie odcinają się od udziału w proteście, który ma się odbyć w najbliższą sobotę w Warszawie. Gdzieś tam w tyle głowy mamy, że w najbliższym czasie pewnie górnicy wylądują w Warszawie. To takie ostrzeżenie dla rządu, że ten czas już im się kończy. My, jak pamiętamy, mamy zawieszony protest i gdzieś tam mieliśmy jakieś wspólne ustalenia z rządzącymi. My zawiesiliśmy protest, niestety oni słowa nie dotrzymują. Choćby sprowadzanie kolumbijskiego węgla. Ja wiem, że tam tłumaczeń może być mnóstwo, ale pan premier Sasin ewidentnie nie interesuje się tym, co dzieje się na Śląsku. Informacja o proteście umieszczona została na facebookowym profilu pod nazwą Brać Górnicza. Możemy tam przeczytać. Niebawem większość górników wraz z rodzinami wyląduje na kwarantannach. 14 dni w zamknięciu, które może być przedłużane. Po miesiącu czy dwóch nie będziemy już mieli po co wracać na kopalnię. Plan likwidacji górnictwa będzie domknięty. Nie możemy siedzieć na miejscu. Trzeba jechać na Warszawę, póki jeszcze możemy przekroczyć granicę Śląska. Przedsiębiorcy już tam są. Musimy się zjednoczyć ponad podziałami. Jednocześnie w opisie wydarzenia znalazła się informacja, że jeżeli zbierze się mniej niż 1000 osób, wyjazd nie zostanie zorganizowany. Mąż pani Agaty Kowalczyk zginął w kopalni 8 lat temu. Dziś pani Agata należy do Stowarzyszenia Wdów i Sierot Górniczych, pomaga w trudnych chwilach rodzinom, które straciły ojców w kopalniach. I nie ukrywa, pojawiający się w ostatnich dniach hejt i nienawiść wobec górników w związku z licznymi zachorowaniami na koronawirusa jest skandaliczna. Ludzie, którzy nie znają górnictwa, nie wiedzą co to jest, nazywają górników brudasami, to naprawdę to jest coś okropnego. Górnik boi się, że jak wyjdzie teraz na ulicę, to ludzie go obrzucą kamieniami. Z jednej takiej sytuacji mam, gdzie wdowa mi dzwoniła i mówi, że syn pracuje na kopalni, mama jest pielęgniarką i przełożona kazała mamie po prostu iść na urlop, dlatego że syn jest górnikiem. Wczoraj w ostrym tonie wypowiedział się marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, który wystosował do górników list i opublikował nagranie. Te słowa, które padły w sieci, są niegodne, nie powinny w ogóle paść. To są słowa skandaliczne. Z tego miejsca w imieniu całego zarządu województwa śląskiego i sejmiku wspieram górników, wspieramy górników, jesteśmy z wami, wiemy, że przejdziecie ten trudny czas, wspieramy wasze rodziny, przetrwamy. Dużo jeszcze przed nami, ale jestem przekonany, że pokonamy koronawirusa, ale też pokonamy głupotę, która w sieci niestety czasami daje o sobie znać. Także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek opublikował oświadczenie, w którym podziękował górnikom za ich ciężką pracę. Dochodzą również do nas sygnały od związków zawodowych poszczególnych kopalni, iż górnicy, ich rodziny spotykają się z nieprzychylnymi reakcjami. Żony górników na przykład mają problemy z pracodawcami, którzy żądają od nich specjalnych zaświadczeń o tym, iż cała rodzina jest zdrowa. Jeszcze do niedawna epidemia jednoczyła ludzi, ale to niestety z czasem się zmieniło. I zamiast walki z epidemią koronawirusa musimy walczyć z epidemią hejtu, a tym drugim niestety też się da zarazić.
Wzmożone kontrole efektem rekordu, do którego doszło w kwietniu. W województwie śląskim prawo jazdy na okres 3 miesięcy odebrano 455 kierowcom. Warto dodać, że liczba ta była ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku rekordu z października 2019 roku, gdy prawo jazdy tymczasowo straciło 217 kierujących. Pojawia się pytanie, skąd w trakcie pandemii bierze się takie zjawisko? Myślę, że to ma troszeczkę związek z pewną kwarantanną, która obejmowała całe społeczeństwo. Byliśmy stłumieni, nasza energia, siła witalna były w niejaki sposób spacyfikowane. I w momencie, gdy nastąpiło rozprężenie, to myśmy wszyscy przestali jakby kontrolować te nasze zachowania. Pieszy nie ma najmniejszych szans w zetknięciu z samochodem, który rozwinął prędkość na przykład 100 km na godzinę. Liczba śmiertelnych wypadków w trakcie izolacji tak naprawdę nie spadła. Rzeczywiście nasza diagnoza stawia jasno, że przekraczanie prędkości jest główną przyczyną zdarzeń drogowych, tak więc my tą prędkość będziemy kontrolować, kontrolujemy i tak naprawdę policjanci w sposób szczególny właśnie zwracają na te rażące przekroczenia prędkości, na te przypadki. Policja w całej Polsce prowadzi działania przeciwko piratom drogowym. Pamiętajmy, że w 2019 roku na polskich drogach zginęło prawie 3 tysiące osób. Dzięki naukowcom z Politechniki Śląskiej lekarze mogą sprawdzić w internecie, czy pacjent jest chory na koronawirusa. Potrzebne jest tylko zdjęcie rentgenowskie płuc. Politechnika opracowała program, który ma w bazie obrazy RTG przekazane przez szpitale i ocenia. Dysponując nowym zdjęciem rentgenowskim, system sztucznej inteligencji stara się właśnie porównywać, czy te zmiany, które ewentualnie tutaj zaszły, czy one są podobne do tych, jakie stwierdzono u osób, których w bazie danych znajdują się obszary rentgenowskie świadczące o zmianach koronawirusowych. Do tej pory w bazie znalazło się około 1200 zdjęć rentgenowskich płuc osób chorych. Diagnoza sztucznej inteligencji jest pewna w około 80%. Tak naprawdę to jest program, który analizuje obraz do najmniejszych jego cząsteczek, takich najmniejszych składowych, takich fragmencików, które mają coś charakterystycznego. Albo właśnie to zamglenie, czyli ta, powiedziałabym, troszeczkę jaśniejszy fragment płuca. To kolejna forma walki z koronawirusem śląskich naukowców. Wcześniej uczelnia produkowała przyłbice, a także odkażające bramy. Tu kryzys związany z pandemią koronawirusa widać chyba najbardziej. Zdecydowana większość samolotów przez wirusa została po prostu uziemiona. W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach szacuje się, że liczba obsługiwanych lotów spadła 10-krotnie. Na razie linie lotnicze niektóre planują wznowienie lotów od lipca, ale to też wszystko zależy od tego, czy przestrzeń powietrzna zostanie otwarta i czy granice zostaną otwarte. No i w ten czas też na pewno to nie ruszy od razu z kopyta, tylko bardzo umiarkowany sposób będzie się rozwijała siatka połączeń i ilość dostępności miejsc, no bo na początku na pewno będą wprowadzone ograniczenia takie jak w autobusach, kiedy będzie można było zająć tylko kilka miejsc z separacją. No i zastosowanie wszelkich środków ostrożności. To plany, które rozwijają się powoli, bo wraz z kolejnym luzowaniem obostrzeń coraz bliżej jest także do otwarcia granic. Pandemia wstrząsnęła branżą turystyczną, więc ta stara się nie bujać w obłokach, a twardo stąpać po ziemi. Optymizmu jednak nie brakuje, bo od około 4 tygodni firmy zajmujące się szeroko rozumianymi podróżami zauważają zwiększone zainteresowanie chociażby lotami. Obszar biznesowy na pewno jako pierwszy się odrodzi. A jeśli chodzi o podróże indywidualne, to nadal widzimy to zainteresowanie ze strony klientów i też można by wnioskować na podstawie badań, które były przeprowadzone właśnie w Chinach, gdzie już epidemia znacząco spowolniła i tak naprawdę są tam już pojedyncze teraz przypadki zachorowań. Zostało przeprowadzone badanie przez firmę Kantar i podróże są w top 3 potrzeb ludzi po epidemii, czyli oznacza to, że w momencie, kiedy będziemy mogli latać, będziemy mogli podróżować, będziemy chcieli podróżować. Na razie nie zostaje nam nic innego jak planowanie podróży. Kontrola na granicach została bowiem przedłużona do 12 czerwca. Jak dotychczas granice można przekroczyć tylko w wyznaczonych do tego miejscach.